Siema, dzisiaj czas na Dragstera. Wiecie co, będę montował lusterka z kierunkowskazami do Dragstera. Stare wymontowałem. Wymontowałem także stare kierunkowskazy. Zaślepiłem to, zrobiłem takie wloty jak gdyby powietrza. Znalazłem dwa oporniki, bo kiedyś jak kupowałem kierunkowskazy do Raptora, to po prostu dwa takie zostały, nie trzeba było ich montować. Nie wiem, czy może do lamp dostałem, nie wiem, nie pamiętam, ale w każdym bądź razie są. Ja już sobie próbę małą zrobiłem, palą idealnie, po prostu już nie tak bardzo szybko, z taką większą częstotliwością, tylko tak jak to powinno być, normal. No i co, teraz muszę podłączyć. Tutaj wyprowadzę kable, tak żebym mógł sobie tutaj swobodnie albo wykorzystać stare wtyczki, bo wymontowałem stare kierunkowskazy i mógłbym zastosować stare wtyczki. I chyba tak będzie najlepiej, żeby zrobić. Właśnie. Tych kierunkowskazów już nie będę montował. One są i tak już popękane. No dobra, no to jadę z koksem. Pokażę wam, jak to wygląda po zamontowaniu. Jak one palą. No i oczywiście odpalenie Dragstera, no musi być. No i być może przejażdżka. Zobaczymy o której skończę. Miednica, cyna i nożyk potrzebuję. Nie no, trzeba przetestować, no ja. Dragster jak zwykle w dobrej formie. Nie no, przejadę się. Dzisiaj jest pogoda piękna. Nie mogę odpuścić. Tylko wiecie co, nie wiem w co mam się ubrać. Czy w kombiaka na ściga, czy tak na luzaku. W tym, w stroju na ściga, to tak poważnie bym, nie? Wyglądał. Siedzi. Mistrzu, wszystko siedzi. Czyli montaż będzie bardzo szybki. Jednak wiecie co, nie mam zaufania do tych ściskanych. Lutuję. Lutowane to lutowane. Jedną stronę mam już polutowaną. Owinę teraz taśmą izolacyjną. Zaraz druga, zaraz będzie składanie. I zaraz będzie odpalanie i zaraz będzie jeżdżenie. Może się pościgamy? A powiem wam, że do dzisiaj się do mnie widzowie odzywają, co mają skuterki. Jeden widz napisał, że gdzieś tam mają taką grupę skuterową. Się zbierają. I patrzcie, ta częstotliwość jest taka, no taka jak powinna być. Nie taka przyspieszona. Bez no w ogóle tutaj te lusterka to by bez tych oporników to w ogóle nie poszły. Dobra, teraz czas na drugie lusterko. Sprawdzę płyn. O, właśnie. On potrafi. Jest, dobrze. Trochę sobie wycieka, wiecie, tego płynu. Trzeba uszczelki wymienić. No i tutaj teraz podłączam testowo. Prawe. Pięknie. Dobra, teraz lutuję. Czerwony do czerwonego. Drugi polutowany. Taśma izolacyjna. Taką robotę to lubię. Dobra, to ja to wszystko składam i odpalam sprzęta. Jeszcze jedno.
tak jak mówiłem, tutaj zamaskowałem. Siatka tutaj jest czarna, czyli dodatkowe wloty powietrza, żeby się lepiej chłodził. Jest. Prawy, lewy. No teraz to jest profesjonalizm. Teraz to będę widoczny. Bo te tutaj z przodu, no słabo to wyglądało. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda, jak to jest zaślepione. Tak to wygląda. Tu trochę farba poschodziła. Te klimaty. No co no, z plastiku to tak będzie schodziło. Dobra. Odpalenie. Ja już teraz tu Dragstera to przykrywam, wiecie, bo kurzy się, pyli się z tych sosen. Dobra, ale muszę pierw wystawić BT. Dam radę, czy to co ja? Nie, no tu jest dobrze, dużo jest miejsca. Dobra, wyjadę tam. Sprawdzę, ile tego paliwa jest. Trzeba podświecić, bo tu nic nie widać. Popatrzcie, kto nie widział, no to jest tak oprzyte siedzisko z DS tapicerni odszczepana. Będzie coś widać? Ja tam nic nie widzę. Nie, jest. Jest, coś jest. Ten wlew paliwa, nie? To jest kozacki tutaj w tym Dragsterze. Jestem na Dragsterze. Poszpanować trochę lusterkami. Trochę poprawić tą stronę. Skuterek następny jakiś jedzie. To chyba skręcimy tutaj za nim. Może się pościgamy. O, to jakiś duży jest. Nie wiem, że chce się ścigać. Chciał mnie przepuścić.
bardzo lekki jest ten skuterek. Powiem, szok po prostu. Aż tak mocno nie kopi, czyli dobrą mieszankę zrobiłem. Ale chyba się nie będzie ścigał ze mną. On wolno jedzie. Spacerowo. Tak patrzę, czy coś mi nie wyleci z tych kieszeni. Kupiłem z kieszeni? Nie. Wszystko jest. Ale kurczę, no podoba mi się ten skuter. Nowe opony Pirelli ma, sportowe, do 150 na godzinę.
sprawdzę, czy nie kopci, czy nie trzeba paliwa dolać. Nie, nie kopci. Oj, grosza znalazłem. Patrzcie, na szczęście. I to ładny nutka. Biorę. No tak one siedzą. Dragster na LED-owej żarówce, postojówka zwykła. Te moje maskowania wyglądają dobrze, bardziej takie agresywne, już nie jest taki lelum polelum jak z tymi żółtymi pomarańczowymi kierunkowskazami. Co się stało, że nie palisz? Może kogoś do ścigania jeszcze znajdę. Jak tak słońce świeci, a trzeba patrzeć na przechodniów, na tej ulicy same markety, to tutaj ciągle samochody wyjeżdżają. Zabijam! Skuter przepalony.